Egipskie piramidy w Gizie są niewątpliwie jednymi z najbardziej niezwykłych i tajemniczych budowli na naszej planecie. Przetrwały próbę czasu opierając się siłą natury i do dzisiaj trwają w niemal niezmienionej formie. Jak pewnie wielu z Was wie, liczni potężni ludzie od wieków byli owładnięci obsesją na punkcie rozwikłania tajemnic kryjących się za tymi monumentalnymi budowlami. Wśród nich wyróżniał się Nikola Tesla. Jeden z największych współczesnych wynalazców, przez wielu uważany za największego. Nikola Tesla zmarł niedoceniony i dopiero w ostatnich kilkunastu latach odzyskał należną mu sławę. Jak wiadomo jego kluczowe osiągnięcia doprowadziły do wynalezienia smartfonów, internetu Wi-Fi, zasilania elektrycznego prądem zmiennym czy licznych technologii, których używamy dzisiaj. Oprócz swoich szalonych jak uważano w jego czasach pomysłów, które zostały opatentowane, Tesla rozwijał kilka ściśle tajnych projektów, między innymi zajmował się tajemnicą egipskich piramid. Jego dążenie do rozwikłania zagadki piramid rozpoczęło się, gdy miał około 20 lat, i w tamtym okresie postanowił uczynić to swoim życiowym celem. Wykonana z około 2,5 miliona kamiennych bloków, i ważąca prawie 6 milionów ton, spektakularna budowla, jaką jest wielka piramida, budzi respekt i stawia pytania przed każdym, kto ją kiedykolwiek widział lub o niej czytał. Pomimo niezliczonych ekspedycji archeologicznych, pomimo tysięcy pomiarów, analiz czy badań, nadal nie znaleźliśmy odpowiedzi na wiele pytań. A odpowiedzi na te nieliczne pytania, które udało się znaleźć, doprowadziły badaczy do jeszcze większej ilości, jeszcze trudniejszych pytań. Jak się okazuje, Nikola Tesla mógł znaleźć odpowiedzi na najtrudniejsze pytania dotyczące piramid, a niektóre z tych tajemnic mogły zostać źródłem jego przełomowych pomysłów i wynalazków. Zwłaszcza zagadnienie zdolności piramid do generowania i przechowywania energii. Wielu ludzi wierzyło, że piramidy były w rzeczywistości grobowcami faraonów starożytnego Egiptu. Zaskakujące jest jednak to, że w żadnej z piramid Gizy nie znaleziono ani jednej mumii, wszystkie mumie leżą w Dolinie Królów. Nie ma także żadnych podań czy śladów pisanych na ten temat, a to wydaje się jeszcze bardziej niewiarygodne. Zastanawiające jest to, kto mógłby spożytkować tyle zasobów na zbudowanie tak gigantycznych struktur bez żadnego celu. Wiemy już, że nie są to grobowce egipskich faraonów, ani nie są to budowle, które zostały wzniesione na cześć jakichkolwiek bóstw. Czym więc były? Nikola Tesla po przestudiowaniu dostępnych materiałów odkrył, że piramidy mogły gromadzić ogromną ilość energii. W czasach Tesli elektryczność dopiero odkrywała przed ludzkością swoje dobrodziejstwa, a Tesla rozważał prawdopodobieństwo, czy piramidy mają jakąś zaawansowaną technologię, która łączyła się z ujarzmieniem elektryczności. Przekonywał, że piramidy czerpią swoją moc z elektromagnetyzmu i mogły być zbudowane w celu krystalizacji energii, a komory piramid były używane do manipulowania polami elektromagnetycznymi. Sformułował również teorię, że materiały takie jak kamień użyty do budowy wielkiej piramidy posiadał właściwości magazynujące energię pochodzącą ze Słońca i Księżyca. Dlatego zasugerował, że piramida Cheopsa mogła zostać zaprojektowana do generowania pola energetycznego, zdolnego do dostarczania energii elektrycznej bez potrzeby budowania przesyłowych sieci energetycznych. W 1905 roku Tesla złożył w USA wniosek patentowy zatytułowany: Sztuka przesyłania energii elektrycznej przez naturalne medium. W projekcie nakreślił siatkę generatorów rozlokowanych na całym świecie które miały wykorzystywać jonosferę do pozyskiwania energii elektrycznej. Uważał naszą planetę za gigantyczny generator elektryczny o nieograniczonej mocy, wirujący wokół dwóch biegunów magnetycznych. Teorię tą nazwał później projektem triangulacji elektromagnetycznej piramid. Co więcej, utrzymywał, że to lokalizacja piramid jest nadrzędna nad ich kształtem w kontekście pozyskiwania przez nie energii. Postanowił zbudować obiekty w formie wieży, które docelowo miałyby rozświetlić całe miasta. Pierwsza wieża to eksperymentalna stacja Tesli, usytuowana w Pike's Peak w Colorado Springs. Drugi obiekt to Warden Cliff Tower, wzniesiona we wsi Shoreham na Long Island. Tesla zbudował w tych lokalizacjach wieże zgodnie z zasadami lokalizacji piramid w Gizie i w odniesieniu do eliptycznej orbity planety względem równika. Konstrukcja wiesz opierała się na jego teoriach na temat tego, w jaki sposób ziemia może przewodzić sygnały i fale. Według Tesli, prototyp wiesz mógł wysyłać i odbierać dane i nieograniczoną ilość energii, nawet do Paryża. Niestety odkrycie Tesli i urządzenia poszły w zapomnienie po jego tajemniczej śmierci w 1943 roku. Jednak jego dokonania nie umarły razem z nim, uczeni i naukowcy badali jego teorie na temat mocy piramid, a jego idee pomogły w znacznej mierze rozwiać mgłę tajemnicy osnuwającą piramidy. To, co Tesla próbował nam wyjaśnić na temat piramid, może brzmieć dość ogólnikowo. Być może chciał, abyśmy zrozumieli moc czegoś znacznie starszego, potęgę zjawisk starszych niż same piramidy. Spójrzmy na ideę numerologii Tesli dla większej jasności. Według niego liczby 3, 6 i 9 stanowią wielki klucz do wszechświata i mają ogromne znaczenie dla nas wszystkich. Twierdził, że wiele modeli pojawia się naturalnie we wszechświecie, w naszej galaktyce, w formowaniu się gwiazd, w ewolucji i w prawie wszystkich systemach naturalnych. Jego obsesja na punkcie liczb 3, 6 i 9 wpływała na preferowanie przez niego kształtu piramid i pewnych podstawowych zasad matematycznych. Wierzył, że liczby te są liczbami fundamentalnymi dla uniwersalnego języka matematycznego i dlatego nie używał ani nie robił czegoś, co nie daje liczby 3 lub jej wielokrotności. Tesla trzykrotnie objeżdżał każdy budynek, zanim wszedł do środka. Mieszkał w hotelach o numerach budynków podzielnych przez 3, mieszkał na 33. piętrze hotelu New Yorker w Nowym Jorku, w pokoju numer 3327. Matematycznie 3 plus 3 równa się 6 a dwa plus siedem równa się dziewięć. Spał około trzech godzin każdej nocy, zastawę stołową i sztućce polerował osiemnastoma serwetkami, zanim ich użył. Podejmował decyzje w grupach trzyosobowych. Bez względu na to, jakich obliczeń dokonywał na temat rzeczy w swoim otoczeniu, upewniał się, że wyniki były możliwe do wyrażenia jako trzy. Wyniki tych obliczeń stanowiły podstawę jego wyborów i decyzji. Cóż więc mówi nam obsesja Tesli na punkcie liczb 3, 6 i 9? Przecież jako ludzie nie stworzyliśmy matematyki, zdaliśmy sobie jedynie sprawę, że matematyka jest uniwersalnym językiem, a prawo nią kierujące obowiązuje wszystkich na Ziemi. Na przykład w nowoczesnej matematyce wirowej 1 plus 1 równa się 2, 2 plus 2 równa się 4, 4 plus 4 równa się 8, 8 plus 8 równa się 16. 16 plus 16 równa się 32, 32 plus 32 równa się 64. 1 plus 6 równa się 7, 3 plus 2 równa się 5, a 6 plus 4 równa się 10. Warto zauważyć, że powyższe obliczenia dają nam 1, 2, 4, 8, 7 i 5 i te liczby się powtarzają. A ukochane przez Tesle 3, 6 i 9 nie pojawiają się ani razu. Zdając sobie sprawę, że te formy występują w naturze, starożytni ludzie naśladowali je w budownictwie. Jeśli Nikola Tesla mógł mieć obsesję na punkcie tych liczb, czy możemy powiedzieć, że próbował ujawnić nam pewne prawdy, używając wielkich piramid, jako punktu odniesienia? To może tłumaczyć dlaczego piramidy są usytuowane wobec stron świata z dokładnością, którą można określić tylko w oparciu o współczesną inżynierię. Piramida Cheopsa ma 147 metrów wysokości, a jej pole podstawy to 52 900 metrów kwadratowych. Usytuowana jest w kierunku północnym z odchyleniem trzech minut kątowych, co odpowiada jednej dziesiątej średnicy kątowej Księżyca w pełni. Nawet w naszych czasach nie jest łatwo dotrzymać takiej precyzji. Boki piramidy mają po ponad 230 metrów długości. Z różnicami dochodzącymi do 20 cm, gdyż ściany nie są takie same. Co ciekawe, piramidy nie mają czterech boków, każda strona jest lekko wklęsła, co widać tylko bezpośrednio powyżej lub gdy na ściany pada światło pod ostrym kątem. Ktokolwiek zbudował piramidy, miał całkiem niezłą wiedzę na temat wielkości ziemi. Jeśli pomnożymy wysokość piramidy Cheopsa, czyli 147 m przez 43 200 Otrzymamy 6 350 400 metrów. co daje nam prawie idealną długość promienia Ziemi z dokładnością 99,7%. Jednocześnie, jeśli pomnożymy podstawowy obwód Wielkiej Piramidy, który wynosi 920 m przez 43 200, Otrzymamy 39 744 tysiące metrów, co daje długość równika z dokładnością 99,3%. Kiedy przyjrzymy się tym drobnym odchyleniom i zwrócimy uwagę na fakt, że obliczeń i rozlokowania piramid dokonali antyczni, prymitywni w naszych oczach ludzie, możemy uznać te różnice za nieistotne. Więc jak to możliwe, że starożytni budowniczowie mieli pojęcie o wymiarach ziemi? Jak powszechnie wiadomo starożytni bardzo interesowali się astronomią, wiele aspektów codziennego życia podporządkowywali układom planet, a na punkcie równonocy mieli prawdziwą obsesję. Długość dnia i nocy podczas równonocy wynosi 43 200 sekund. Jednak większość sceptyków uważa związek między równonocą a rozmiarem Ziemi za zwykły zbieg okoliczności. Według inżyniera Glena Dasza Egipcjanie nie mogli użyć pozycji gwiazdy polarnej ani cienia słonecznego do ustalenia kierunku i lokalizacji piramid. Uważał, że musieli wykorzystać równonoc jesienną, aby osiągnąć idealne wyrównanie budowli w stosunku do stron świata. Dotychczas nie brano pod uwagę możliwości zastosowania równonocy do narzucenia przez Egipcjan lokalizacji piramid, ponieważ uznano, że ta metoda nie jest wystarczająco dokładna. Przy budowie wielkiej piramidy popełniono błąd w pomiarach na poziomie około 3 minut kątowych względem kierunku północnego, i pomimo to, że starożytni budowniczowie przyjęli trójkątne i sześciokątne założenia symetrii, wzniesiono trzy piramidy, których pozycje pokrywają się z pozycjami gwiazd w pasie Oriona. Można zauważyć, że liczba 43200 jest tutaj istotna ponieważ reprezentuje osiowy obrót Ziemi, liczba ta jest również wielokrotnością 72 lat, które Ziemia potrzebuje, aby zachwiać swoją osią. Liczby 72 i 432 są również obecne w starożytnych mitologiach i w świętych tekstach. Na przykład 72 to liczba języków używanych w wieży Babel, jest to również liczba imion Boga w żydowskiej kabale. Wreszcie jest to liczba świątyń kompleksu Angkor Wat. Jest to też liczba stopni długości geograficznej pomiędzy Angkor Wat a Wielką Piramidą. A ponadto 432 tysiące to liczba sylab w hinduskiej Rigwedzie. Co to wszystko może oznaczać? Czy starożytni Egipcjanie mogli używać uniwersalnego języka matematycznego, a my dopiero zdajemy sobie z tego sprawę? Należy także pamiętać fakt, że budowniczowie byli w stanie zlokalizować wielką piramidę w prawie dokładnym odniesieniu do stron i wymiarów naszej planety. Trudno uwierzyć w taki zbieg okoliczności. Gdy przedłużymy północny biegun Ziemi, natrafimy na gwiazdę dawniej nazywaną Polaris. To gwiazda polarna, ale coraz częściej pojawiają się głosy, że biegun północny nie musi zawsze wskazywać gwiazdy polarnej, Wyjaśnieniem tego zjawiska jest precesyjne odchylanie osi ziemskiej, a przedłużony biegun północny nie zawsze wskazuje to samo miejsce w cyklu 25920 lat. Zerknijmy teraz na dowody, że piramida może być strukturą do tworzenia i ujażniania energii. Zbudowana została z wapienia i kilku innych materiałów, które prawdopodobnie zostały przetransportowane z odległych nawet o 800 km kamieniołomów. Każdy z kamieni jest tak ciasno osadzony, że nie sposób znaleźć przestrzeni między nimi. Zewnętrzna część wielkiej piramidy w gizie została wykonana z materiałów izolujących elektryczność, w szczególności białego wapienia tufowego, który nie zawiera magnezu. Wnętrze i komory zostały wykonane z materiału przewodzącego prąd umożliwiający pełne kontrolowanie uwalniania energii z wnętrza piramidy. Doki użyte w wewnętrznych częściach piramidy zostały wykonane z innego rodzaju wapienia, zawierającego niewielkie ilości kryształów i metali, te właściwości kryształów i metali pozwalają na przesyłanie maksymalnej energii o dużych potencjałach. Warto zauważyć, że wieża Tesli działa na tej samej zasadzie co piramidy. Przejdźmy zatem do czynników, które pozwalają na działanie bezprzewodowego zasilania. Należą do nich energia słoneczna i woda w formie rezerwuaru pod piramidą. Piramida, czy jak w przypadku Tesli wieże, powinny być wzniesione na odpowiedniej wysokości dla prawidłowego przepływu energii. Zwieńczenie wielkiej piramidy pokryto złotem, czyli idealnym przewodnikiem elektryczności, rdzeń wykonano z kamienia o dużej gęstości, który przechwytuje i magazynuje energię. W 2018 roku podjęto próbę wyjaśnienia, w jaki sposób piramida może skupić w sobie energię? Zespół naukowców wykorzystał fale radiowe o różnych częstotliwościach, aby określić, czy piramida zareaguje na fale elektromagnetyczne. Odkryto, że piramida koncentruje energię elektromagnetyczną w wewnętrznych komorach i pod podstawą. Według naukowców fale radiowe o długości od 200 do 600 metrów mogą wywoływać odbicie rezonansowe. Im bliżej 200 metrów, tym wyraźniejszy był odczyt. Budowniczowie piramidy skonstruowali maszynę do generowania energii, która została dostrojona do naturalnej wibracji Ziemi, której to źródłem jest energia pływowa wytwarzana przez grawitację Księżyca. Ta technologia jest w stanie generować nieograniczoną czystą energię, ale pytanie brzmi: co jest źródłem tej energii? To prowadzi nas z powrotem do Tesli. Jego Warden Cliff Tower, która została zbudowana na szczycie warstwy wodonośnej, która odprowadzała jony ujemne na szczyt wieży. Wieża miała miedziane i żelazne pręty sięgające do wód gruntowych. Gdy elektryczność została wysłana do wieży, miała być przesyłana światu przez atmosferę. Odbiorniki miały być tak rozlokowane, aby w najkorzystniejszy sposób mogły dostarczać energię elektryczną prosto do domów, Krótko mówiąc, energia z jonosfery trafiała poprzez naturalną wibrację planety do odbiorników i dalej do odbiorców końcowych. Tak samo miało to wyglądać w przypadku wielkiej piramidy. Zwieńczenie piramidy wykonane ze złota i nurt nilu biegnącego opodal mówiąc prostym językiem wytwarzają prąd pod piramidą. Następnie elektryczność płynęła na szczyt piramidy przez kamienny rdzeń do złotego zwieńczenia. Bezprzewodowy system dystrybucji energii Tesli wykorzystywał rezonans ziemi, podobnie jak piramida. Również energia generowana przez wieżę Tesli byłaby nieograniczona i czysta. Wieża Tesli została jednak zniszczona zanim ruszyła z pełną mocą, podejrzewa się, że wielka piramida też została zniszczona i to od wewnątrz. Kiedy Tesla zdał sobie sprawę, że może być na dobrej drodze do przełomu w pozyskiwaniu i przesyłaniu energii, przekonał miliardera J.P. Morgana do zainwestowania w projekt 150 tysięcy dolarów. Projekt Tesli o bezprzewodowej transmisji energii został upubliczniony w 1898 roku, co powinno zapewnić mu wielką sławę i fortunę, podobnie jak wynalezienie telegrafu przyniosło sławę Marconiemu. Tym bardziej, że Tesla udowodnił już możliwość przesyłania prądu na małe odległości – Potrzebował jedynie więcej pieniędzy do przeskalowania projektu. Ponownie wystąpił do JP Morgana, prosząc o więcej pieniędzy, ale zamiast otrzymać wsparcie, JP Morgan wycofał się z inwestycji, powołując się na naruszenie umowy. Co gorsza, dofinansował w to miejsce konkurentów Tesli, Edisona i Marconiego, którzy otwarcie korzystali z jego odkrycia. W 1914 roku Tesla zbankrutował, a rok później rozebrano wieżę Warden i sprzedano ją na złom. Tak zakończył się projekt darmowej energii Nikola Tesli. Pomyślmy, czy podobny los nie mógł spotkać piramidy Cheopsa, zastanówmy się, czy ktoś lub coś nie doprowadziło do katastrofalnego zdarzenia, które spowodowało, że przestała działać. W szybie południowym znaleziono ślady kwasu solnego i siarkowego, w szybie północnym znaleziono ślady chlorku cynku i chlorku amonu. Wymienione chemikalia są zdolne do wytwarzania wodoru, nawet jeśli nie są zmieszane z innymi. Jeśli jednak połączymy chlorek amonu z kwasem siarkowym, dojdzie do eksplozji, a biorąc pod uwagę strukturę piramidy, eksplozja byłaby prawdopodobnie kontrolowana. W 2001 roku odkryto ślady spalenizny w Wielkiej Galerii na suficie nad pierwotnym położeniem rezonatorów. Zauważono też pęknięcia w granitowych belkach na południowo-wschodnim stropie komnaty królów. Egiptolodzy wyjaśnili, że pęknięcia były wynikiem trzesienia ziemi, ale uszkodzenia wydawały się występować tylko w obszarach piramidy, gdzie przepływał sprężony, ogrzany wodór. Poza tym ściany komnaty królewskiej są wybrzuszone i uniesione ponad podłogę. Wskazuje to na możliwość eksplozji. Podobne uszkodzenia wystąpiły na stopniach, komorze i innych częściach wnętrza. Odkryto, że szyb południowy był pokryty solą o grubości około 3 cm, co prawdopodobnie powodowało, że wodór się gotował. Początkowo sądzono, że trzesienie ziemi spowodowało eksplozję, ale inżynier Christopher Dunn wykluczył ten pomysł i sugeruje, że niszczące wydarzenie mogło nastąpić w piramidzie, w jeszcze działającej elektrowni. Starożytni Egipcjanie są znani z tego, że byli bardzo skrupulatni i odnotowywali każde znaczące wydarzenie. Na próżno szukać zapisków w na temat jakiegokolwiek destrukcyjnego wydarzenia związanego z piramidami. Dun uważa, że wydarzenie miało miejsce tysiące lat wcześniej. Na próżno szukać także dokumentacji na temat tego, w jaki sposób Egipcjanie korzystali z elektryczności. Istnieją wskazówki, które sugerują, że starożytni Egipcjanie używali elektryczność, wskazywałyby na to glify, które przedstawiają przedmioty przypominające żarówki. Według powszechnie obowiązującej wiedzy historycznej Egipcjanie zbudowali wielką piramidę około 2560 roku przed naszą erą. Ale co, jeśli Egipcjanie nie zbudowali piramidy, a jedynie zastali już istniejącą budowlę? To prowadzi nas do teorii konstelacji Oriona zaproponowanej przez Grahama Hancocka. Zgodnie z teorią kompleks piramid w Gizie jest niemal idealnym odwzorowaniem pozycji gwiazd w pasie Oriona. Pewne jest, że starożytni Egipcjanie dokładnie śledzili nocne niebo, aby określić kiedy siać i kiedy zbierać plony. Omawialiśmy już obsesję budowniczych na punkcie równonocy, ale ponieważ piramida została zbudowana w okresie znanym jako stare królestwo starożytnego Egiptu, Jakikolwiek związek z nocnym niebem musiałby pasować do wyglądu nieba około 2560 roku przed naszą erą. Również niektóre wskazówki sugerują, że piramidy i Sfinks istniały od niepamiętnych czasów. Robert Schock z Uniwersytetu Bostońskiego uważa, że Sfinks i piramidy Gizy mają około 13500 lat. Ale podczas gdy Giza została zbudowana w ekstremalnie suchym klimacie, od czasów faraonów pojawiały się także bardziej wilgotne okresy. Wiemy to, ponieważ sfinks wykazuje oznaki erozji spowodowanej przez wiatr, piasek i wodę. Wzory erozji wokół podstawy wskazują, że ogromne ilości wody spływały płaskowyżem z dużą prędkością. Mogło to wydarzyć się pod koniec ostatniej epoki lodowcowej, wówczas lodowce szybko stopiły się, a poziom oceanów podniósł się o 150 metrów. W tym czasie większość ludzi zginęła, przeżyli nieliczni. Teraz pomyślmy o skutkach, jakie woda z tak dużą prędkością i ciśnieniem miałaby na kamienne konstrukcje, takie jak Sfinks i Piramidy, gdy niebo pełne plazmy, błyskawic i promieniowania spowodowałoby poważne uszkodzenie wielkiej piramidy, tym bardziej podczas procesu wytwarzania energii. Nie możemy z całą pewnością powiedzieć, że omawiane zdarzenia miały miejsce, ale możemy założyć, że zaawansowana cywilizacja istniała tysiące lat przed nami. Ta dawna cywilizacja posiadła technologię tworzenia nieograniczonej ilości czystej energii, ale najciekawszą częścią tajemnicy jest to, jak nauka zaczyna zmieniać nasze postrzeganie wszechświata. Nikola Tesla zamierzał uczynić energię elektryczną darmową i dostępną dla wszystkich, zwłaszcza dla najodleglejszych, najmniej rozwiniętych części świata. Niestety czysta energia, której tak teraz potrzebujemy, umarła wraz z Teslą, ponieważ świat obrał inną drogę, która stanowi dla nas większe zagrożenie, czyli paliwa kopalne. Zastanówmy się, czy Nikola Tesla zasłużył na docenienie jego dokonań i jak jego pomysły i wynalazki wpłynęły na świat. A co jeszcze mogłoby nas czekać, gdyby dokończył swoją pracę?